Jesteś w moich oczach drogi, ja Cię umiłowałem. Księga Izajasza 43:4. Wyjątkowy. Jesteś wyjątkowy dla Boga, ponieważ On Cię stworzył, jesteś dla Niego cenny, On Cię kocha. Pragnie, abyś żył w szczęśliwym związku z Nim. Niestety jest poważny, fundamentalny problem. Nasze grzechy oddzielają nas od Boga. Ta przeszkoda musi zostać usunięta, abyśmy mogli nawiązać osobisty kontakt z naszym Stwórcą. On sam zrobił pierwszy krok. Boża miłość jest wyjątkowa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3:16. Z pewnością trudno nam w to uwierzyć. Miłość Boga jest tak wielka, że poświęcił On swojego jedynego Syna za nas, grzeszne istoty ludzkie, aby zbudować most do siebie. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, abyśmy mogli przyjść do Boga. Boże zbawienie jest wyjątkowe. On nie prosi nas o dobre uczynki. Prosi nas jedynie o wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Go jako naszego osobistego Zbawiciela. On zapłacił cenę swoim własnym życiem, aby nasz dług mógł być spłacony przed Bogiem. Jeśli wyznasz swoje grzechy Bogu i uwierzysz w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Twoja relacja z Bogiem zostaje naprawiona. Konsekwencje tego będą wspaniałe. Twoje grzechy będą przebaczone. Staniesz się ukochanym dzieckiem Boga. Będziesz mógł przynieść wszystkie swoje troski do swojego Boga i Ojca. Pewnego dnia będziesz z Panem Jezusem w niebie. Księga Izajasza 43:4. Jesteś w moich oczach drogi, ja Cię umiłowałem.